pozwanie rodziców za to, że komuś określili płeć swojego dziecka przy narodzinach, jest absurdem, bo żaden rodzic tego nie robi. To wejście na salę sądową już właśnie z naszą córką, gdzie my byliśmy z Magdą, z moją żoną i z Wiktorią właśnie, i ten moment wejścia na salę sądową, gdzie wchodzi, wchodzi rodzina, tak? Polska rodzina, która się wspiera nawzajem i wie, że jest coś trudnego przed nią. I pierwszym komunikatem, jaki słyszę od tego sądu, to że ma się rozdzielić, że ma właściwie ma się rozejść, tak? Po kątach. Znaczy pani tu, bo pani jest powódką, a państwo na tę stronę. Naprawdę strasznie mnie to wtedy uderzyło, tak emocjonalnie mnie to rozwaliło, że to jest coś tak... Naprawdę nastąpiło takie fizyczne i symboliczne jednocześnie rozbicie tej rodziny w imię nie wiadomo czego. Tej rodziny, która i tak ma niełatwo, tak? Więc ona się mobilizuje, żeby podołać. I to państwo, no bo przecież sąd reprezentuje polskie państwo w tym momencie, to państwo polskie nic nie robi, żeby mi pomóc, tylko właśnie mi utrudnia to życie, tak rozdzierająco utrudnia. No to było bardzo nieprzyjemne, no a potem było już tylko gorzej, bo jeżeli córka miała się na środku sali sądowej stojąc przedstawić swoim starym imieniem, właśnie tym imieniem, z powodu którego my właściwie przyszliśmy do sądu. Tak? Znaczy, tego dotyczy ten pozew, że przecież to imię nie pasuje już, ono nie jest sklejone z tą osobą, ono właściwie rani tę osobę, więc właśnie wymaszmy to imię. To na dzień dobry zaczynamy od tego imienia i ona się musi przedstawić tym imieniem i szeptem je wymawia, już właściwie cierpiąc i się wijąc tam przed tą mównicą sądową, a od sądu słyszy, że trzeba głośniej, bo to się nagrywa. I w tym momencie się rozpada zupełnie. Ona nie jest w stanie już nic powiedzieć. Ale to było naprawdę najdłuższe i najbardziej intensywne pół godziny, jakie pamiętam ostatnio w swoim i naszym życiu. Wyszliśmy stamtąd właściwie bez energii kompletnie. No i co więcej, z takim komunikatem, że to jeszcze nie koniec. Ale dlatego o tym opowiadam, bo ostatecznie, bez względu na to, jak każdy z tych rodziców i każda z tych osób transpłciowych będzie miała w sądzie, to zanim tam trafi, to ma lęk, że będzie źle, ponieważ nigdy nie może mieć pewności, że będzie dobrze. To jest naprawdę takie bardzo mocne poczucie niesprawiedliwości, zwłaszcza w miejscu, które powinno być pałacem sprawiedliwości, bo przecież po to tam idziemy.